Dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 11 grudnia, mamy poniedziałek, nowy tydzień. Słuchajcie, za chwilę święta do nas idą. Świąteczny, uroczysty czas. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy z całego serca. Codziennie będę Wam dziękować za to, że tutaj jesteście, za to, że dmuchacie w moje skrzydełka, żebym mogła lecieć i nieść dobre słowo, to co przychodzi, to co czuję, to co gdzieś mi aniołowie podpowiadają, bo oni są, wiecie, bo oni są przy nas, oni się z nami komunikują i to naprawdę bardzo. Jak będziecie pytać z nimi, rozmawiać, będziecie rozwijać tą swoją wiedzę anielską, to swoje poczucie anielskie i zobaczycie, cuda się dzieją, one się dzieją na naszych oczach, one istnieją. Kochani, a dzisiaj o myślach naszych, tak na szybko, tak króciutko będzie. Zwracajcie uwagę, co Wam w głowie chodzi. Jeżeli rano się obudzicie, wstańcie z wdzięcznością, podziękujcie za dwa prezenty. To jest niezmiernie ważne. Ja będę cały czas o tym mówić. Mamy oczy, zobaczcie, czy się Wasze ręce ruszają. Jak taka lalka po prostu, czy nogi się ruszają. Ruszają, to już jest powód do wdzięczności. I zanim wstaniecie jeszcze z łóżka, wstańcie z intencją przeżycia cudownego dnia w poczuciu miłości bezwarunkowej. Intencja ma bardzo ma potężną moc. W momencie, kiedy wypowiadacie taką intencję, jestem szczęśliwy. Tak, wszechświecie, kocham życie, jestem szczęśliwy. Pragnę cudownego dnia. On dzisiaj będzie przepiękny. Ja to wiem, ja to czuję. Będą anioły koło mnie stały i zobaczycie, co się będzie dziać w Waszym życiu. Podzielcie się też tym, czego doświadczacie. To jest też wskazówka dla innych osób, bo jest dużo osób wątpiących albo dużo osób takich, no do mnie nic nie przychodzi, no nie, no do mnie nic nie przychodzi, to ja już, nie, no ja nie, ja nic nie czuję. Czujesz, tylko daj tym aniołom dojść do siebie. Wiecie, czasami to też jest pewnego rodzaju test dla nas, nauka dla nas. Jak szybko się zniechęcimy? Nie ma. Ćwiczę, ćwiczę. Dziecko jak się raz przewróci, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, ono nie siada i nie mówi, no dobra, będziecie mnie nosić całe życie. No nie. Ono wstaje i chodzi i ćwiczy, i ćwiczy, i ćwiczy, i ćwiczy. Tak samo jest ze wszystkim. Jeden wystarczy, że trzy razy pomyśli, anioły dajcie znać, znak i dają, a drugi musi pomyśleć 3000 razy. Nie wiesz, co było w poprzednim życiu. Może po prostu dostawałeś znaki twardo i uparcie twierdziłeś, że nie ma. Może to jest trenowanie twojej cierpliwości. Bardzo dużo osób ma w tym życiu lekcje cierpliwości. Bo my wszyscy już byśmy chcieli. My jesteśmy tak nauczeni pędu w tym życiu, że my wszystko już, tu, stryk, pierścień Arabeli, ciach, pach, mam. Nie. Czas dla dusz nie istnieje też, wiecie? Więc wszechświat nie wie, czy on to daje nam teraz, czy on to daje nam za 10 dni, czy da nam za 10 lat. To wszystko zależy od tego, jak my mocno czujemy, że tego pragniemy. Jak mocno czujemy, że tego pragniemy, to dostaniemy to dosłownie natychmiast. Nie za godzinę, za dwie, może być za 15 minut. Myśli nasze mają ogromną moc, więc pamiętajmy, wstajemy z intencją przeżycia cudownego dnia, dnia pełnego cudów. Tak chcę doświadczać cudów, tych małych chcę doświadczać cudów, bo jak nie zauważę tych małych, to tych wielkich wcale nie dostrzegę. I mały cud jest, nie wiem, serduszko na chlebie, które bierzecie sznytkę chleba, kromkę chleba, w zależności kto skąd. Bierzecie sobie chleb, patrzycie, w środku jest dziurka, serduszko, znak anielski. To jest znak anielski, moi drodzy. Ja wszędzie widzę serduszka. Staram się naprawdę. Czasami już nie robię zdjęć, mówię, nie, to się nie dzieje. Ale wszędzie są pokazane serduszka i kontaktujemy się z nimi, dziękujemy wtedy za te znaki. Patrzymy, o czym myślimy. Mamy uważność myśli. Intencje cudownego dnia, uważność myśli i życie wygląda zupełnie inaczej. Gdzie przy nas są
sztaby, ja bym to tak powiedziała, po prostu całe zastępy anielskie, istot do pomocy. I one tylko czekają, one stoją, zacierają rączki. Pomóż nam, pomóż, pomóż, skrzydełkami drą. Pomóż, ale tak to wygląda. Chcę Ci pomóc, chcę Ci naprawdę pomóc. I czekają na nas, na nasz znak. Pomóżcie, żeby było mi lżej, żeby było mi łatwiej. A jak jest Ci dzisiaj bardzo ciężko, to ja bardzo Cię proszę, zrób sobie dzisiaj dzień wolny od ciężko. Powiedz, dzisiaj mam dzień wolny od ciężko i skupię się na tym, co mnie cieszy. Chociaż jeden dzień. Masz jeszcze tyle dni do smutku, że zrób sobie ten jeden dzień wolny. I przestań się dzisiaj smucić i dzisiaj się pociesz. Jak nawet jest bardzo ciężko, tak? Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. To zrób sobie tak dobrze, wszechświecie. Dzisiaj sobie robię dzień wolny od życia i zajmę się czymś, co kocham. Poglądaj sobie śmieszne rzeczy. Wywołaj na siłę, na swojej twarzy uśmiech. Wywołaj w sobie na siłę uśmiech wewnątrz, tam w środku. Niech tam się to serce przez chwilę pocieszy. Jak już będzie się to serce cieszyć, to sobie usiądź i potrwaj w tym uczuciu i powiedz, jak dawno się nie śmiałam, jak dawno się nie śmiałem. Jakie to fajne uczucie. I zostań w tym uczuciu i powiedz, moja podświadomość zapamiętuje to uczucie. I powiedz to 3 razy. To jest bardzo ważne. Niech to uczucie radości zostanie zapamiętane. Bo czasami jest taki stan, że choćby serca nam się i pióra na głowę waliły i różne znaki, my tego nie zobaczymy, bo jesteśmy tak przez ten smutek przykryci, że my nic nie widzimy, tylko smutek. Ale jak na siłę pokażemy, na siłę, po prostu na siłę. Ja na siłę kiedyś oglądałam kabarety. Po prostu na siłę. Tak długo, aż się zaczęłam śmiać. Ja jeszcze nie wiedziałam, co ja robię. Ale ja już teraz wiem, że ja przywracałam do siebie uczucie radości w ten sposób. Jeżeli nie możesz zrobić tego sam, sama, to zrób to za pomocą czegoś innego. Zawsze są rzeczy, które nas śmieszy. Słuchajcie, na YouTubie jest pełno śmiesznych kotów. My nieraz potrafimy z moim Jaśkiem oglądać godzinami śmieszne koty. Nie mamy telewizji, więc mamy śmieszne koty. I oglądamy. I ryczymy ze śmiechu. Tak, tak się dzieje. Po to, żeby się śmiać. Uczucie śmiechu, ten śmiech, ta radość jest nam potrzebna. A co na dzisiaj nam powiedzą, kochani, nasze piękne karty? Co nam powiedzą? Ja już ich nie zostawię, wiecie? Ja ich nie zostawię. Są przecudne, są przepiękne. Tak. Bardzo, bardzo piękne. Co chcecie nam karty na dzisiaj powiedzieć? Jaką wiadomość macie dla nas? Mówcie szybciutko. Co tam do nas idzie na poniedziałek? Dziś na siłę ci, którzy nie potrafią szczęścia znaleźć, bo to nie trzeba wszystkiego umieć od razu. Na siłę szukamy śmiechu. 6 ognia dzisiaj wyszła. Zwycięstwo, dobre wieści są już w drodze. Publiczne uznania lub nagrody. Zobaczcie, kochani, dobre wieści są w drodze. Idzie do nas dobro, oczywiście, że idzie, tak? To dobro jest dla nas, ono jest nam przypisane. 6 ognia, moi kochani. 6 ognia. Szóstka ognia, kochani. Brawo! Nadszedł znakomity czas osiągnięć i sukcesów. Ludzie myślą o Tobie coraz lepiej i Twoja renoma znacznie wzrasta. Podejmowałeś dobre decyzje i ciężko pracowałeś na sukces. Możesz się spodziewać publicznego uznania za zasługi i nie ominie Cię nagroda za osiągnięcia, jakich dokonałeś. Dobre wieści są już w drodze. Może to być awans lub oferta nowej pracy. Zwycięstwo. Czujcie się dobrze samym ze sobą i sprzyjający los. To, kochani, do nas idzie. Jeżeli nie pracujesz i nie mówisz, gdzie ja awans dostanę? Może duchowy awans właśnie dostaniesz. Być może wskoczysz na wyższy poziom. Być może za sprawą dzisiejszego dnia, gdzie odłożysz ten smutek i zobaczysz to światełko w tunelu.
i zobaczysz tą iskierkę boskości tutaj na ziemi. Zobaczysz to. Być może, nie wiem, w płatku śniegu, który dzisiaj spadnie. We wszystkim można zobaczyć radość i cud życia. Tak, kochani. I jeszcze jedna rzecz. Już zaczniemy sobie też pracę z naszymi kartami malutkimi, cudownymi, przecudownymi. Wiadomość od aniołów na dzisiaj. Co to za wiadomość będzie? Co to za wiadomość? Jesteś dzieckiem szczęścia. Jesteś dzieckiem szczęścia? Pewnie, że jesteś, prawda? Przytulam Was wszystkich bardzo mocno. Życzę cudownego poniedziałku. Magda.